Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu uroczyście zainaugurowali nowy rok akademicki. To już 24 rok w historii uczelni. Wracamy do normalności, mówi rektor Mariusz Cygnar. Wiele wyzwań, które stoją przed nami, są w trakcie realizacji. Otwieramy nowe kierunki kształcenia oraz zajmujemy się przede wszystkim rozwojem uczelni, mówię w kontekście nowych inwestycji, o których Państwo na pewno wiecie. Za niedługo będziemy oddawać nowy budynek Instytutu Ekonomicznego, rozbudowujemy dom studenta i przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na rozbudowę Instytutu Pedagogicznego oraz Instytutu Technicznego. Naukę rozpoczęło 3500 studentów, z czego 1200 to studenci pierwszego roku. W tym roku po raz pierwszy uczelnie uruchamia dwa kierunki drugiego stopnia. Projektowanie zorientowane na użytkowników nowych mediów w Instytucie Pedagogicznym oraz lingwistyka praktyczna w Instytucie Języków Obcych. Studenci pierwszego roku będą mieli możliwość kształcenia w ramach 16 kierunków studiów pierwszego stopnia, dwóch kierunków jednolitych studiów magisterskich oraz pięciu kierunków studiów drugiego stopnia. Zajęcia na uczelni będą dostosowane do zasad pandemicznych, wykłady w formie online, ale już część zajęć teoretycznych w mniejszych grupach oraz zajęcia praktyczne w trybie stacjonarnym.